Grecka, prosto z piecka, niebieskoki, samuraj. Zapraszam serdecznie. Na początek tradycyjnie małe ogłoszenie. Jeśli podoba wam się to, co robię, to co znaleźć możecie na tym kanale. To po więcej zapraszam na mojego Facebooka i Instagrama. A jeśli w jakikolwiek sposób chcecie wesprzeć działanie tego kanału, to zapraszam na serwis BikeOffice, gdzie postawić mi możecie wirtualną kawkę. Linki do tych wszystkich rzeczy znajdziecie oczywiście w opisie do tego materiału. Tak samo jak przycisk podziękowania, bo w ten sposób również możecie przyczynić się do rozwoju tego kanału. No a teraz już do Meritum, czyli serial, animowany na Netflixie, 8 odcinkowy niebieskooki samurai. Twórcy, amber Niozumi i Michael. Green. Historia dosyć prosta, nieskomplikowana, nie ma tu wielu wątkowości, nie ma rozbuje, rozbuchanej fabuły, więc ta dosyć prosta historia jest dosyć sprawnie nam opowiedziana i w sposób angażujący i ciekawy. W ramach tego dosyć prostego trzonu bardzo fajnie zarysowane są postacie, zarówno ta pierwszoplanowa, jak i te drugioplanowe. Generalnie zżyjemy się z tymi bohaterami, będziemy ich kibicować, będziemy zastanawiać się, a może nawet je obgryzać paznokcie, czy się uda. Czy się nie uda? A jeśli się uda, to w którą stronę potoczy historia tej, tej czy tej postaci? I to jest ogromny plus. Ciekawie opowiedziana historia. To jest też przykład udowadniający, że tak jak powiedziałem, historia nie musi być super bogata w szczegóły. Nie musi być super skomplikowana, by nas zaangażować i by uznać, że fabuła to jest duży plus tego dzieła. A o czym właściwie jest ten serial? Otóż mamy tutaj, uwaga, to jest niewielki spoiler którego nam twórcy super nie ukrywają. Odkrywany jest on na koniec pierwszego odcinka, ale dla średnio rozgarniętego odbiorcy ten spoiler nie jest żadnym zaskoczeniem. Przepraszam, to, ten zwrot akcji nie jest żadnym zaskoczeniem. To jest oczywistość. Otóż okazuje się, że początkowo odbierany przez bohater nie jest wcale młodym chłopakiem, jest młodą dziewczyną czy też kobietą. No więc, nasza bohaterka, ma przed sobą drogę zemsty. Urodziło się z mezaliansu, Generalnie jej matka była Japonką, a jej ojciec był białym człowiekiem. Mamy tutaj zaś XVII-wieczną Japonię, rok 1630 któryś, kiedy generalnie biali są z Japonii wygnani. E Japonia jest krajem bardzo rasistowskim, zamkniętym, niedopuszczającym jakikolwiek cudzoziemców do siebie, do swojego terytorium. Biali przywać tutaj nie mogą, a wszelkie związki, i dzieci rodzące się takich związków to są bękarte, to są wyrzutki społeczeństwa. Dosyć łatwo rozpoznawalne względu na te charakterystyczne rysy twarzy i niebieskie oczy. I to jest właśnie clue, to jest właśnie początek tej historii o zemście. Nasza bohaterka bowiem podróżuje po XVII wiecznej Japonii, próbuje odnaleźć czterech białych mężczyzn, o których wie, że wciąż są w Japonii, że ukrywają się czy też działają w cieniach. I wybrzeć na nich swoją zemstę za cierpienie, które sprowadzono na jej matkę. Przy okazji nasza bohaterka musi ukrywać swoją płeć, jak generalnie swoje pochodzenie. E, ponieważ tutaj bardzo dobrze ten cel pokazuje nam rolę kobiety w XVII-wiecznym społeczeństwie japońskim dosyć mocno ograniczoną, bowiem e, kobieta może być ewentualnie żoną lub kurtyzaną w tej japońskiej wersji, więc tych może pracować dla Lnizin, będąc czymś niżej niż. Dosyć szlachetne słowo kurtyzany, lub być gejszą, pracować dla tych najbogatszych. Dalej, wybór kariery życiowej tragiczny, prawda? I tutaj, generalnie, ten serial, nie tylko w kwestii m, życia kobiet i roli społecznej kobiet, ale generalnie w kwestii przedstawienia nam XVII wiecznej Japonii, robi wielką robotę. Ten serial nie jest serialem w 100% zgodnym z faktami historycznymi. Mamy pewien okres. OK, mamy odpowiednie, znane z kart historii, duże postacie historyczne, polityków, władców, i one też się zgadzają, ale nie traktujcie tej historii jako podręcznika, jako czegoś, co potem byście mogli wykorzystywać w dyskusjach na temat mm, historii Japonii, bo te konkretne już sceny, te konkretne wydarzenia, które znajdziecie w, w serialu, potoczyły się trochę inaczej: albo miały zupełnie inne podłoże, albo w ogóle nie miały miejsca na kartach historii Japonii. Natomiast jako Obraz, przekrój społeczeństwa tamtych czasów, to ten serial sprawdza się doskonale. Tak dobrze jest to przedstawione i to przede wszystkim nie słowami, a obrazem, właśnie, a reżyserią scen, pokazaniem nam narzędzi, zwyczajów posiłków, zwyczajów religijnych, obyczajowych, scen rodzajowych, które nieustannie przewijają się w, tym, w tej podróży naszego bohatera, naszej bohaterki przez Japonię w drodze ku zemście. Że to wszystko powoduje, że ten świat jest przebarwny, przebogaty, a przede wszystkim jest prawdziwy. I pokazywany nas jest właśnie na tym drugim, trzecim planie, to o czym Wam już wcześniej wspominałem. To jest ogromne bogactwo i my naprawdę czujemy, że jesteśmy w tej XVII wiecznej Japonii. Te detale decydują o tym, jak łatwo przenikamy z naszą wyobraźnią, ale też z naszą świadomością do tego świata i zanurzamy się w tę historię. I tak jak powiedziałem, historia nie musi być, nie musi być super skomplikowana. Super wybitna, by nas zanurzyć i zabrać ze sobą, byśmy chłonęli tą opowieść. I tak jak powiedziałem, również dzięki światotworzeniu ten serial robi to doskonale. Ważna uwaga: to jest serial dla dorosłych. Znajdziecie tu przemoc, znajdziecie tu seks, krew leje się na ekranie, ale znowu nie można powiedzieć, że te wszystkie y, y, rzeczy zostały użyte tylko po to, by epatować przemocą, by zaszokować widza. Nie, to wszystko ma sens, to wszystko jest przemyślane. I po prostu jest to brutalna rzeczywistość, więc pokazujemy rzeczy brutalne. Walki samurajów były krwawe i były brutalne, więc dostajemy tutaj tu na ekranie, nie ma żadnego ugłaskiwania rzeczywistości. Co więcej, co też jest dosyć odświeżające w stosunku do wielu anime japońskich ostatnimi czasy, że ten serial potrafi być brutalny, jeśli chodzi nie tylko o to jak nam coś prezentuje, ale o to co nam prezentuje. Fakty są dość brutalne. Rzeczywistość jest brutalna, postępowania bohaterów są brutalne w sposób logiczny. Mamy tu takie elementy, jak to się często mówi, gry o tron. Że to nie tak, że jak jesteśmy dobrzy, wszystko nam wyjdzie. To nie tak, że nasz główny bohater, bohaterek na tym przypadku, to człowiek o złotym sercu, który pomaga biednym. To nie tak, że jeśli wykonamy, zrobimy wokół, wobec kogoś dobry uczynek, to ten ktoś na pewno odpłaci nam dobrem. O nie, często w związku z tym, że wykonamy ten dobry uczynek, na przykład puścimy kogoś wolno, potem obróci się ta rzecz przeciwko nam. Czyli tak właśnie bardziej rzeczywiście, bardziej brutalnie, bardziej jak w grze o tron, wing, wing. Ale tak to teraz kojarzymy, tak? Tak używa się współcześnie tego myślenia, jak w Grze o Tron. Że jest brutalnie, że jest prawdziwie i że historia nie bierze jeńców. I ta historia, choć jest w, których, w niektórych momentach naiwna i uproszczona i możemy zadać sobie pytanie, naprawdę, gdyby ten bohater, ten negatywny bohater, pomyślał trochę, zadziałał bardziej racjonalnie, to pewne, że też wydarzenia nie powinny potoczyć się tak, jak się potoczyły, to mimo wszystko nie odczuwamy, że wokół bohaterki jest jakiś Plot armor, że niezależnie od tego, co zrobi, jakie głupoty się dopuści, no uratujemy ją, no bo ona jest główną bohaterką i nic stać się jej nie może, bo historia musi toczyć się dalej. To wszystko mimo tych niektórych głupotek, które mógłbym wyliczyć nielogiczności w całym tym scenariuszu, ale drugoplanowych, nie związanych z tym głównym wątkiem, wątkiem zemsty i podróży przez Japonię, no to wszystko się bardzo dobrze, ładnie ogląda i broni, nic nam logicznie nie zgrzyta. Na uwagę zasługuje też warstwa artystyczna, ta warstwa wizualna serialu, która jest przepiękna, użyta kreska, nieco bardziej realistyczna niż typowe kreski używane w animacjach japońskich, nieco bardziej wiarygodna. Świetnie przedstawione są sceny walki, które są tutaj bardzo. Raz, że brutalny, ale bardzo szybki, zdecydowane. I to wszystko jest podkreślone przez to, jak pracuje kamera. Tak, kamera w filmie animowanym, jak szybkie są cięcia, um, ujęcia, jak poprowadzone są właśnie te poszczególne sceny. I to wszystko daje brutalność i szybkość pojedynków samurajskich. Większość pojedynków samurajskich nie polegała na kilkuminutowej, wielominutowej szarymierce. Nie, to było: szas pras, dziękuję, do widzenia, byłeś ode mnie lepszy. Jedno cięcie i do, i do domu, albo do trumny. I to jest doskonale przedstawione. Tutaj, słuchajcie, miłośnicy RPG, Legenda Pięciu Kręgów w dowolnej wersji będą zakochani w tym serialu. Naprawdę z całego serca polecam Wam ten serial, bo to, są właśnie, to jest właśnie Legenda Pięciu Kręgów, to co tu zobaczycie. Z tym zastrzeżeniem, że ten serial pozbawiony jest kompletnie ymm, zjawisk nadnaturalnych. On jest mocno sadzony w historii i nie znajdziecie tutaj magii, magicznych potworów, demonów, duchów. Tym, czym przesiąknięte jest japońskie anime, to jest bardzo historyczny, chociaż wspomniałem, wspomniałem przed chwilą, niehistoryczny serial. To jest opowieść realistyczna, bardzo. I w tej takim brutalnym przedstawieniu świata, i w tym, że nie mamy tutaj rzeczy nadnaturalnych: magicznych mieczy, czary, nic, czarów, nic z tych rzeczy, ani chodzących mechów, nawiązując generalnie do najczęstszego motywu w japońskiej animacji. Tak jak powiedziałem, że na początku mamy dosyć spoilerową, wcześniej nam mocno zasygnalizowaną zmianę w fabule, czyli to, że okazuje się, że nasz, nasz główny bohater staje się główną bohaterką. To jednak znajdziemy tu szczególnie pod koniec historii pewne zwroty akcji, czy też pewne zmiany perspektywy na wcześniejsze wydarzenia, szczególnie wydarzenia związane z młodością, z dzieciństwem e, naszej głównej bohaterki, które powodują, że pewne, na pewne rzeczy patrzymy inaczej, i to też jest fajny zabieg. Duży plus to postacie drugopalnowe. Mistrz, e, mistrz wykuwania mieczy, w którym, przy którym właściwie nasza główna bohaterka Mizu się wychowała, który ją wychował, spędziła tam całe dzieciństwo, przy okazji służąc mu i pomagając, nauczyła się walki mieczem, gdyż właśnie do niego przybywali różni mistrzowie samurajowie, prosząc go o wykucie miecza, a przy okazji ona podglądała ich sztuki walki, ich ćwiczenia i uczyła się sama, a czasami korzystała również z ich nauk. Jeśli trafiła na kogoś, kto chciał takich nauk jej udzielić. Świetny piąty odcinek, w którym to widzimy e, przeszłość naszej głównej braterki. Ten moment, w którym to ona nie udawała, że jest chłopakiem i była kobietą, była żoną kogoś. To jest przepiękny, świetnie wprowadzający w charakter naszej głównej braterki odcinek, pokazujący drugie dno, e, że to nie jest taki jednowymiarowa postać. Zemsta, 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 zemsta. Przy okazji Cały ten serial pokazuje nam, że w tej zemście też może być głębia, że ta we, zemsta też jest wielowarstwowa i ta zemstwa, zemsta przestaje, się tak, przestaje być tak jedno, jednostronna, ponieważ nasza bohaterka dowiaduje się z biegiem czasu nieco więcej o tym, co spowodowało, że jej los jest jaki jest i ona będzie musiała troszkę przewartościować swoje spojrzenie na tą właśnie ścieżkę, którą zamierza podążać. Mała też uwaga i dotycząca finału i to również uwaga teraz to dla kogoś może być spoiler e, oczywiście twórcy skonstruowali to wszystko tak że będziemy mieli co najmniej drugi sezon jednakże ewidentnie jeśli ten drugi sezon powstanie to będzie on się dział w Londynie i dla mnie to jest minus, bo po pierwsze mam wrażenie w związku z tym, że twórcy celują w jakieś 6, 7, może nawet osiem sezonów, dla mnie to za dużo. Ostatnio zdecydowanie wolę, kiedy ilość sezonów jest z góry określona i że to są tak maksymalnie 4, wtedy wiem, że twórcy mają. Historię przemyślaną od początku do końca zamkniętą. Nie będzie to sytuacji takiej, że na poziomie trzeciego sezonu serial nagle się okazuje wciąż super ogląda i twórcy będą myśleli, mmm, to w sumie myśmy nie wymyślili, co się będzie działo dalej, bo myśleliśmy, że historia dalej się nie potoczy i teraz ząk i to, co powstanie w czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym sezonie, nijak nie pasuje jakością i stylem przemyślenia do tego, co dostaliśmy w pierwszych trzech, więc tak jak powiedziałem, wolę, kiedy to jest spójna historia, od razu z góry zamknięta w konkretnej ilości najlepiej trzech-czterech sezonów. Dodatkowo. Ja zanurzyłem się w tej XVII-wiecznej Japonii, pokochałem ją ponownie, znowu chcę prowadzić albo zagrać w pierścionki. To jest to, o czym chcę słyszeć i w czym chcę, żeby ta historia była zanurzona. Tymczasem jedziemy do Londynu. A Londyn 17 wieczny też widziałem w setkach w seriali, filmów pełnometrażowych, aktorskich itd., itd. Czy tam odnajdziemy coś oryginalnego, coś ciekawego? Mocno się tego obawiam, choć z drugiej strony ten kontrast między XVII-wieczną Japonką. Pół krwi europejką, która trafia do XVII-wiecznego Londynu, można to dobrze rozegrać, więc jakiś potencjał na ten drugi sezon jest. Okej, okay, słuchajcie, plany o Ache, gdyż ten serial naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Niezbyt skomplikowana, ale świetnie powodowana historia, genialne postacie drugoplanowe, które nie są tylko nazwisko, naklejka i jedna cecha. I tą cechą kierujemy tego drugoplanowego bohatera i on tam, tam się przewija, właściwie jest nieistotny. Każdy z bohaterów drugoplanowych, takich jak Taigen, Akemi, Ringo, czy nasz główny zły, Abidjaja Fowler, grany przez Keneta Branacha, w ogóle tutaj mamy ekipę świetnych aktorów głosowych. Znaczy, to są aktorzy, którzy generalnie nie są aktorami głosowymi. Znamy ich z pierwszych stron gazet, że się tak wyrażę. Naprawdę, znani aktorzy, nie tylko japońscy, ale i europejscy. Znowu mówię o Kenecie Branachu i po prostu mistrzostwo świata, jak oni odgrywają zarówno te role pierwszoplanowe, jak i te drugoplanowe. I te, wracając do tych postaci drugoplanowych, one wnoszą coś do tej historii. One są istotne dla tej historii. Nie są tylko, takie, jak powiedziałem, cieniem przesuwającym się w tle naszą główną bohaterką i nie mają żadnego znaczenia dla fabuły. O nie! One wpływają na naszą główną bohaterkę, kształtują naszą główną bohaterkę i powodują, że jej odbiór nam się zmienia oraz zmienia się ona sama w trakcie tej historii, przez to, jak odbijają się jej losy, z losami tych innych bohaterów niezależnych, choć nawet czasami z niektórymi z nich się chyba spotyka na moment, jak na przykład z Akemi. Zresztą Akemi też jest genialną postacią. Większość tych postaci rurku planowych w pełni zasługiwałaby na osobne, no może jedno nowe wątki poboczne. To wszystko z mojej strony. Serdecznie bardzo Wam niebiesko-okiego samuraja na się polecam zdecydowane dwa kciuki w górę w swojej kategorii: brutalnych, uralnionych. Krwawych seriali animowanych e, osadzonych w XVII-wiecznej Japonii, pozbawionych elementów nadnaturalnych. To wszystko z mojej strony. Zapraszam na inne materiały na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć!